Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ucek, witam was w Heroes of Might and Magic 7. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnej misji. Patrzmy na stół i zobaczmy, co mamy tutaj na naszej mapce. Czy Kente może dokończyć swą opowieść? Aha, zbugowałeś mi się. Dobra, czyli muszę jeszcze wrócić raz. No się buguje to niestety. Czy Kente może dokończyć swą opowieść? Możesz. Trzecia misja orków, lecimy dalej. Ostatnim razem nie ma pokoju w tym świecie. Ziściły się najgorsze obawy i mani plemieniu grozi śmierć głodowa w rozpalonych piaskach Saharu. Orkowie i ich sojusznicy muszą znaleźć miejsce do osiedlenia się, inaczej czeka ich śmierć. Let's go, moi drodzy. Tak, chcę usłyszeć, jak kończy się ta historia. Imani i jej orkowie są tacy szlachetni w twojej opowieści, Kente. Ale nasza historia pamięta ich jako krwawych buntowników, plądrujących nasze ziemie. Bohaterowie w pieśniach orków, złoczyńcy w księgach czarodziejów. Zależy, kto opowiada. Gdy walczysz o przyszłość swego ludu, niełatwo oddzielić dobro od zła. To niewiele się różni od wojny, która nas tu zebrała. Kente słusznie prawi. Przyszłe pokolenia wedle własnej miary osądzą nas jako wybawicieli lub oprawców. Opowiedz mi, co zrobiła Imani po upadku Django. Danis zna pustynię, ale reszta rady być może nie. Pustynia jest surowa, nie daruje słabości. Pustynia pali skórę za dnia i ziębi do szpiku kości w nocy. Gdy pustynia daje, odbiera dwakroć tyle. Przez kolejnych 40 księżyców Imani troszczyła się o plemię, aż wreszcie zaczęła się kończyć woda i jadło. Jeśli plemię nie znalazłoby miejsca pod osadę, wyschłoby i padło, jak odcięty pęd. Najtrudniej było Imani, która zaczęła tracić ducha. Zebrać oddziały szturmowe, atakować posterunki i karawany. Brać co potrzebne plemieniu, jadło, surowce, oręż. Orkowie to wojownicy, nie złodzieje. Imani o tym wie. Kibwe chce żyć? Plemię nie ma wyboru. Imani nie śpi. Za ciężko pracuje. Imani powinna odpocząć. Kibwe i Rim będą czuwać nad plemieniem. Rim dobrze prawi. Plemię potrzebuje silnej i... Dobrze, moi drodzy, witam was ponownie. Mamy trzy nowe zadania, zobaczmy. Odległy dom, wydostań się z pustyni. Pustynne plemiona nie dają szans na przetrwanie w bezlitosnych... Nie mają szans na przetrwanie w bezlitosnych piaskach Saharu, jeśli nie znajdą miejsca z wodą i z strawą. Rimi, Kedwe i Kibwe nie mogą zostać pokonani i droga do zagłodzenia. Znajdź nowy dom, zanim plemię umrze z głodu. O proszę. Czy chyba będę trafił, tak? Zobaczmy tutaj. Mogę to zobaczyć? Nie mogę. No dobra. Dobra, mamy Kibwe. I kim ty kurna jesteś, ty mi powiedz, człowieku? Jesteś takim magiem typowym. Masz magię ziemi, wcielenie cnót i masz magię powietrza. No, taki mierny ty jesteś. Lepsze, wolę mieć raczej wojsko na Rim na razie. O tobie. A ty na razie będziesz takim moim zbieraczem. Tu nic nie ma, no to lecimy i od razu, moi drodzy, ja od razu sobie, bo niestety muszę tą misję grać drugi raz. Połowę tej misji muszę grać drugi raz, bo... O, chyba się... O, proszę, zapisało się to, tylko to się nie zapisało. Jeszcze muszę w ustawieniach pokombinować, bo już jestem blisko. Dobra, Rim. Nie zbieraj tego złota, to Kibwe wszystko zbierze. Ty na razie, moja droga, idź od razu. Imani była, jak to mówią ludzie, u kresu sił. Została wodzem w miejsce Django, bo chciała, żeby orkowie przetrwali, ale przegrywała. A może orkowie przetrwaliby, jeśli zeszliby z drogi przodków? Gdy Imani nie opuszczała namiotu od wielu dni, szaman Kibwe przyszedł pomówić. Czy Imani modli się do Matki Ziemi i Ojca Niebo? Kiedyś tak, ale opiekuńcze duchy nigdy nie odpowiedziały. Wszyscy orkowie proszą o coś Matkę Ziemię i Ojca Niebo.
to zawsze setki, tysiące głosów. Jeśli Imani chce odpowiedzi, powinna pójść i ich poszukać. Jak Imani ma zmusić opiekuńcze duchy, by przemówiły? Imani wie, że orków stworzono do walki z demonami. Krew orków ma płonąć i wrzeć. Ale czasem najstraszliwszy demon mieszka w nas samych. A z takim demonem najtrudniej się walczy. Taki demon zniszczył Jengo, przesłonił mu własne plemię. Kolejny lęgnie się w duszy Imani. Imani jest wojowniczką. Wojownicy nie zadają pytań, a wroga nie trzeba szukać. Ale największy wróg wodza kryje się w jego sercu. Kibwe myśli, że czas, by Imani udała się w duchową podróż. Spotkała Matkę Ziemię i Ojca Niebo. I zmierzyła się z własnym demonem. Okej. Czyli teraz na razie Imani będzie się tam modlić i nie będzie to niestety dla nas dostępne. Dobra. Kibwe, zbieraj tu wszystko, co mamy. A my spróbujemy się dostać od razu szybko do oazy, żeby po prostu, żeby mi orkowie nie umierali. Harpie Kanonin jako pierwsze doniosły o znalezieniu miejsca na osadę dla plemienia. Ale oczywiście było już ono zajęte. No, oczywiście. Musiałam zobaczyć je na własne oczy, ale nos nie zmylił kaftara. To miejsce istnieje, są tam drzewa, rzeki i zwierzyna. I ten, no, zamek, sądząc po zapachu, pełen zakutych w stal. Damy radę go zdobyć? Zamek to nie Albetyl, ale wciąż jest nas mało. Gdyby tylko Imani... Imani toczy własną bitwę. Dziś to plemię musi okazać się godne Imani. Dobra. Odnalezienie oazy ocaliło pustynne plemiona przed głodem. Ten kłopot już cię nie troska. Świetnie. I o to mi chodziło. Przede wszystkim, żeby nie tracić wojsk. Dobra, Kibwe, tutaj już nic nie ma więcej, więc możesz sobie odpuścić. Puść tutaj. Tu. Zbierasz, weź sobie tą oazę. O, czyżby się do mnie mogli przyłączyć behemoty? Pięknie. A behemoty niech kimucha, o kawaleria. Zobaczymy, co się stuknie. Wolę to zawalczyć osobiście. No i co? No i będziemy robić tą misję. Zobaczymy, ile się w niej uwiniemy z tą misją. Mnie się wydaje, że 2 odcinki maksymalnie chyba na tą misję będziemy musieli poświęcić. Tak mi się wydaje. Nagrywam to drugi raz, ponieważ miałem jakiś problem i mój program do renderowania nie chciał po prostu trzymać pozycję. No, daj to. Mój program po prostu na nagrywanie nagrał mi połowę jednego materiału, z tego i drugi materiał. I mi po prostu program do renderingu nie chciał odczytać tej rzeczy. Nie wiem dlaczego. Nie chciał czytać tych plików wideo. Nie wiem dlaczego. I niestety muszę ponowić nagrywanie i jeszcze raz to samo nagrać. I dla mnie to jest po prostu robienie tego samego. Mam nadzieję, że was nie zanudzę tutaj swoim takim komentarzem. Tutaj nic nowego nie ma. Tydzień Bobra to kiepski dzień dla drzewa. No co ty nie powiesz? Tu bez strat raczej. Tak jest, ale można chyba połączyć te harpie. No właśnie. Będą lepiej się sprawdzać, bo trochę więcej obrażeń dla nich. Szczelcy. Nie no, tego gnola nie chciałbym stać, jeszcze to tylko jeden gnol, ale... No bez jaj, no. Szczelaj w niego. Harpia z Waitu i ty lecisz. Morale dostałeś. War 15. I tutaj widzę, że też niezłączeni są. Tak chyba mnie zabije jednego. Tak będzie smród i tak.
A, tylko 7 obrażeń zadał. Dobra, zabij go. Nie bez strat. Jednak się da. Tylko jeszcze muszę połączyć te gnole. No i teraz będzie lepiej trochę. Zbieramy wszystko, co tu jest. Kibwe zbiera ze sobą tutaj złoto. Będzie potrzebne do wybudowania tutaj jednostek z posterunku. Jak to się nazywa? Kuwaniaja. Czy jak to tam się nazywa? Cholera wie. Dobra, tutaj mam arbitrów. Chyba arbitrów. Nie, strażników. No gdzie? No zaatakuj, no co ty. Świetnie, bez strat i mamy level. Okrzyki bojowe, ekspert. Będzie. Złoto, złoto, złoto. Kibwe, zaraz bierzesz tą armię, tylko jeszcze trochę pozbierasz tych rzeczy, które tu są na pustyni. Tu szczelci tylko są. Mam nadzieję, że żadnej harpii ani gnola nie zabiją. Dobrze. Zbieraj złotko, zbieraj tamtych, zabij tamtych kapłonów. Zaatakuj oczywiście. Świetnie, bez strat. Jestem zazdumny, złoto. Kamyczki. Hydry, no to już będzie trochę może większy problem. Zależy ile tych hydry tam mam. Ich jest sporo i zobaczmy. 1-4, no. No jeden tylko jest, więc... Ja widzę, że strata duża, więc trzeba to zrobić po swojemu. Wiesz to? Szczel w... Wszczel w niego. Złej pój. Są bezimienni. Nie, to są wędrowce. Dobra, myślę, że to są bezimienni. To jest z lochu jednostka, nie będę ich umawiał, dopiero jak będziemy grali kampanię lochu. Co nie nastąpi chyba szybko. Szczelaj. Hydra do przodu. No walnij po prostu szczałką w rej 120. Zlejtuj. To jest defenduj najpierw. Zabij tych 7 bułków. Tutaj śmrale możesz go walnąć. Tam mało zadał. Możesz mu owalnąć, albo tego zabić. Najlepiej by było. Zdefenduj. On się pierwszy rusza. Ale smród! Ale smród! Okej. Tu jest jeden do ataku sojuszniczych. Ogień. Ognia. Dobra, ognia najpierw damy. Ale smród. Ja myślałem, że... Myślałem, że ten, że... Po prostu... Szybką tą turę miał. Szybki był. Szybkens. Sam tu, że nie jest taki szybki. Defenduj. Trzymasz pozycję czy do ataku? Plus 5, plus 8. To jest lepsze na razie. Zamorduj dziada. Świetnie, 520 weszło. Krzyki bojowe są spoko. Bez strat. Wybaczcie, że musieliście oglądać obelisk. Wybaczcie, że musieliście oglądać dwa razy tą samą walkę, ale po prostu nie chciałem ją zrobić bez strat, bo ta strata by była głupia pewnie. Nie wiem, dlaczego on tak szybko inicjatywę dostał. Nie rozumiem tego trochę. Na pasku inicjatywy nie było go tak szybko. Szybko dostał inicjatywę. Nie wiem z czego w ogóle. To są... Lamasu. No dobra, to są jednostki nekropolijne. Co się sypnie? Nic, dobrze. Złoto, smocza stali, skrzyneczka. Tutaj złoto też. Kibwe, mój przyjacielu serdeczny. Pozbierałeś złoto jeszcze tutaj ci. Tydzień równowagi zmniejszono o połowę. No to trochę słabo. I dla przystani również słabo. Też oni się opierają głównie na moralach. Ślepa Q2. O! Chwała Elratowi!
Imperator Konor rozkazał nam chwytać i nawracać wszystkie człekokształtne obrzydlistwa, a one same idą ku nam. Krzyżowcy! Znacie naszą świętą misję! Orkowie ukorzą się przed smokami albo pójdą pod miecz! Naprawdę, powinni dać im wybór przynajmniej jakiś, no nie? Ludzie są głupcami niestety, w rzeczywistości i dobrze jest to w grze też pokazane. No zobaczcie, wszędzie są kurde wyznawcy tego Elerata teraz, tak? Wcześniej chyba Elata, smoka w powietrze, jeśli dobrze wiem. Szkielety to raczej bez strat. Właśnie. Chyba pocisnę tą krowę, która tam stała. Teraz oni mają ruch swój, wcześniej nie mieli tego ruchu. Kim ty jesteś? Jeden, no to nie powinno być strat. No gdzie, no? Jak ty to zrobiłeś? No musiałeś do, nawet strzelcem podejść. Bierzesz trzymać pozycję. Waitujesz. I on go gasi na strzała. Co tu sypnęło się, no? Nie rozumiem. Niech będzie ten handlowiora, niech będzie gdzieś 1000 propedeków. Kibwe też wylewelujemy, jak wylewelujemy naszą Rin. Tutaj. Kim ty jesteś? Garnizon, nikim. No dowodźmy ten garnizon. Nie rekrutuj tych jednostek, my zrobimy sobie po prostu karawany. Ty Kibwe możesz tam ruszyć. No weźmy stajnie. Bez strat, czy coś jednak stracić? Stracić strzelców. I tu może, można stracić tych strzelców, ponieważ może być problem, jeśli chodzi o mury. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. 50. Bo zabijesz 12-3. Strzelaj. Czy go zabijamy, czy nie? Może gnole dadzą radę zabić, chociaż co wątpię. Zobaczymy ile tych 7, może 2 zabije jednego. Zobaczymy ile tych ci strzelcy zadadzą mi obrażeń. Jeżeli dużo, to ja mam inny pomysł na tą bitwę. Jeszcze 3. To jeszcze nie jest strata. To jest na razie takie draśnięcie. Zdefenduj raczej, bo zwejtować nie mogę. Strzelaj w niego. Jak możesz, to zamorduj. Prawie ci się udało. Strzelaj. O, strażnicy. Zabij tego kapłona. Zabij. Może dostanie ujemne morale. Co nie dostał? Mówiłem, 2. To nie jest strata. 3 i 2 to taka strata. Duża nie jest, więc można ją przyjąć jeszcze do przyjęcia. Dobra, zamorduj tego śmiecia. No i bardzo ładnie. Odbudujemy sobie forcik i zrobimy karawanę. 4 dni karawana będzie szła. Ulepszoni? Nie ulepszonych. A karawana już mknie do mnie. Rim, nie pozostawaj na laurach, idź tych minotaurów ścisnąć. Jedna harpia to też nie strata, już nie będziemy powtarzać. Zobaczmy, złośliwy strzał. Okrzyk bojowy ogniem dodatkowo zwiększa atak stworzenia atakujący z dystansu o 2, stworzenia sojusznicze atakują wykorzystując skrzydlenie pełną skrzydlenie za pomocą swoich harpii ataków dystansowych. To jest bombowe, bo to... Jeżeli ma kontratak, to jest lipa, ale jeżeli stracimy mu ten kontratak, to wtedy fajne. No, musicie mi wybaczyć kichnięcie na nagraniu. Zdarza się. Tarcza białego wilka. Czyżby Geralt jakąś tarczę miał? Nie przypominam sobie. Znaczy, tu powinien być miecz jakiś białego wilka, ale okej. Niech będzie oczywiście analogia do Wiedźmina. Tutaj nawiązanie. Analogia. Nie wiem, czy tutaj dobrze określiłem to. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobra. Ja pozdobywać tych rzadkich zasobów też. Słodkości, słodkości. Karawana mknie. Zaraz dojdzie do zamku. Mam nadzieję, że ci krzyżowcy światła mi tutaj
Tydzień Matki, tydzień poświęcony Aszy jako smoczej bogini życia. Coś tu sypniesz? Nie, i świetnie. Ty jesteś? Aha, laboratorium alchemika, czyli dostaję jakiś światowy zasób rzadki tygodniowo. O! To też do pociśnięcia na luźlaku chyba. Tu jeszcze to zabierz kibwę. Karawana dojechała na miejsce. No tam się coś rusza daleko, ale jeden smok to raczej będzie do pociśnięcia bez strat. Tylko trochę przestawimy obraz bitwy. Gdzie ty dolecisz? Nigdzie. I bardzo dobrze. Trzymać pozycję. Tak jest. Nie! Do ataku mogę wziąć. No dobra, i tak zabiję. 516 za walną. Tutaj ładnie. A mamy drugi obelisk. Już więcej widzę, gdzie może być łza Aszy. Tu mamy kolejny chyba fort. Nie, to jest tartak po prostu. Teleport. No, jakieś rusałki. Będę musiał wrócić w moje regiony tamte, bo zaraz mogę, żebym port zająć. Żebym się nie obudził z ręką w nocniku. Nie, no jak ty na takich gównach coś sypiesz? No, no... No nie, no... Wiem, że one mają szybko, są szybkęsy, bo mają dużo inicjatywy, ale no... Bez przesady, no nawet mój bohater go zabija, no. Idź do przodu. Wszystko jedno, co ty zrobisz ze swoim życiem, z osłoną jest. I zostanie. No i co? I może mi dolecieć do Behemota, który ją zmiecie. Nawet nie doleciał. Szczelaj go. Behemocik doleci... Aj! On tu stał. Halo. Co ja zrobiłem? Dobra. No jaka tu strata harpy? No się nie mogę, no. No bierzmy te 1000 do PDK-a. Bierzmy kamień, bierzmy fontannę odnowy. Coś tam zawsze dostanę. Bonusy, ty bierz tu dwa, nie, tylko 1000. Dobra, idziemy tam szybko. I zaraz może spróbujemy zająć im zamek, bo to też będzie ważne. To jest ważny punkt tutaj, to zajęcie zamku. Jeszcze tu możemy most odbudować, gdybym to chciał zrobić. Dobra. Rim. Z tymi krzykami Rim sobie fajnie radzi, wiecie? Bo te krzyki są, nie są takie słabe. No i Mani chyba też bym coś takiego chciał spróbować. Użyć to. Mostek odbudowany, troszeczkę skrócę przejazd karawany z mojego posterunku. Zaraz będziemy mieli kolejny tydzień. Więc tutaj zaraz kolejnym tygodniem zaczniemy ściągać karawany z powrotem. Rim sobie to zabierz. A my poczekamy. Dzionek tu. Kibwe, stój sobie tam. Poczekamy dzionek, bo niestety nie mogę wejść do fortu bez bohatera. Dobra, karawana sobie przyjedzie, a my lecimy tutaj. Szybka bitwa, raczej bez strat. Teraz mamy troszeczkę lepszą armię. Troszeczkę się nam armia poszerzyła. Ty sobie czekaj, karawana będzie mknęła wprost do mojego fortu. No też to jest fort. Z fortu do fortu po prostu. Dobra, kamienie jakieś. Też bym mógł to kibwę zbierać, ale na razie tu jest zbyt niebezpiecznie, żebym to kibwę mógł zbierać, bo on nie ma armii. No i teraz troszeczkę skróciłem, nie musi tak naokoło jechać karawana. Bo widzę, że już się wychylasz. Ty jesteś jakimś syfem, Siergiej. Nasz taki wróg w poprzedniej kampanii Tomasem Wilkiem, to musieliśmy się mierzyć, zatakuj. Każ im odejść. Jak chcę ze strzelcami walczyć. Już tutaj wróg numer jeden w poprzedniej kampanii przystanią. Ale mam nadzieję, że zaraz wyjedzie ten potężniejszy bohater, którego będę mógł sklepać. Widzę, że na normalnym poziomie trudności komputer robi tak, że zbiera jedną armię do kupy.
Próbuje mnie zniszczyć i jeżeli mu się nie uda, to już do końca gry nie może się odbudować. Ręce sypną, wiedziałem, więc tutaj trzeba zastosować. Po prostu weźcie na razie ognia. Moi strzelcy tutaj niech się wykażą ładną umiejętnością rozwalania. Ty możesz tego walnąć prosto w łeb mu. Ty możesz go zabić. Świetnie. To 49 takie coś zadaje, no to robi swoje. Morale dostałeś, czy dolecisz do mnie? Dolecisz, to cię zniszczę. No i to na tyle. Troszeczkę zawsze więcej punktów doświadczenia. Kim ty jesteś, smocze źródło? Kim, weź się nie rusza, kończymy turę. Kim ty jesteś? Nikim, bo nic nie masz. Strat, pięknie. Tak, z tych wszystkich walk nie będę przeprowadzał może tą Rim, bo też będę chciał trochę Kidwę tutaj zrobić, fajnego koksa, żeby też trochę pobił z tych czarów, bo te czary nie są takie złe. O! Czyżby to, co ja myślę, wyjechało mi tu? Rim. No cześć, misiu, średnie. No to trzeba zrobić zapis stanu gry. Będzie finałowa bitwa w tym odcinku raczej. No i to jest chyba mój wróg w tej misji. No to zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie z nią. No średnie, to nie jest takie proste. Jeden anioł. Co jeden anioł może zrobić? Szczelców trochę ma. Więc nie wiem, czy nie dać... Do ataku jeszcze nie. Trzymać pozycję dam. I zwaitujemy. Co dasz? Regeneracja na wilka. Zwaituj. Anioł poleci. Ja sobie tego morale dostał. Przykro. Mało tych strzelców zabiję. To jest sporo, 60. To trochę będzie boleć kubka. Wal go w rył tam. Dependy, bo się źle ustawiłem trochę. Od Serafa dostanę odwet. Złe jajty. A trochę szczelcy mnie pobiją. Dobra, strzelałem w tą wivernę. Strzelajcie sobie. Wiverna jest słaba w tym zamku. Nie, morale dostał. Co za skunks. To zaboli. 45 tylko, no to niedużo. Dobra, ty idź jeździec do przodu. Wychemoci, bang bang. Nawet anioła może spróbować. Ktoś tam ten anioł dostanie, chociaż niewiele, bo się kryje. Regeneracja. No już po nim. Kurwa, się tak ustawili, że... Nara. Siedem punktów obrażeń. Tak? Tych ma najwięcej gówniarków, ale teraz dostanie ładnie, bo... Zregenerował się trochę. Trochę on ten jeździec dostał 82 punkty. Dużo. Dobra, zabij go. Jeden. Trochę wszczelców. Pięć mi zabiłeś, tak? Dawaj tego kapłona. Sobie dostanie więcej obrażeń, bo... zdechnie. Pierwsze szczęście. Co morale dostał. Trochę to jeszcze trochę mnie porani tymi strzelcami, ale tak to spoko raczej.
Regeneracja. Tylko to ma. Dobra, zdychaj. Bierzemy sobie do ataku. Czy trzymać pozycję? Do ataku. Bizgasz go w łupi łeb. O, harpin poleci. Trochę zaboli. Kurde, ale ma wysokie morale i baniutki jeszcze. Jeszcze za mało rzeczy mu zabiję. Zabij jak możesz. Nie możesz zabić. Szkoda. Nastka może. Dziękuję. Złożony. No tych szczelców to mi wszystkich. Gnoli to mi wszystkich zabił. Lecisz. Ładnie, ze szczęściem. Możesz to zabić tego kapłona. No to go dobij. Leży. Dobra. Strzałka miłości na mordę. Regeneracja znowu, czy uderzysz? Po co on tą regenerację bierze? To regeneracja jest słaba. Dobra, gin. No i to było na tyle, jeśli chodzi o armię przeciwnika. Nowy level. Ona zdycha, bierzemy sobie mistrz. Potem będziemy mieli wodzi woj, czyli okrzyki bojowe trwają teraz dwie tury. Fajnie. A my co? Lecimy na zamek? Zobaczmy, co on tam ma. Nic. Więc spróbujemy go chyba dojechać. Kidwe, mój przyjacielu serdeczny. Lecisz do fortu. Jeszcze zrobimy jedną turę w dzisiejszym odcinku. Sobie zakończymy. Tydzień, w którym nic się nie dzieje. Tydzień martwej ciszy. No to dobrze powiedziane. Tą walkę robimy. Szczelcy. Mało tych szczelców, więc można spróbować. Trochę gnoli. Dobra, jeszcze tą walkę. Tak jak jedną turę zrobiłem, to jeszcze jedną walkę zrobimy. Kawalerowie. O! No nie no. No chyba spodziewało, że mi coś tu sypniecie. Żadnych morali, mi przyjacielu. Dziękuję. Dawaj, kula ognia. Ale zajebać można. Zabijesz? Nie? Do przodu. Ktoś mnie zabije. Jakiegoś jednego gnola może mi zabić. No właśnie. To ten jeden gnol jest nieuniknionym zdechnięciem. No już go nie zabijesz, defense. Dobra. Jeden gnol to nie jest strata. Tam była jeszcze harpie się sypnęła, więc tak dobrze. Szybko przejmijmy mu ten zamek, nie będziemy się z nim pieścić. Kibbe. No, dojechała karawana, możemy zrobić kolejną. Posiedź sobie trochę tu. A ja w tym momencie ja wam dziękuję, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie. To był oczywiście Muceka, to był Heroes of Might and Magic 7. Zapraszam was na następny odcinek z tej serii. Zapraszam was do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i jeszcze was zapraszam na kolejne materiały oraz poprzednie, które się już pokazały na moim kanale. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia.